Powróćmy wobec tego do wczorajszego spotkania. Witam w studiu Darka Szpakowskiego, który dosłownie wprost z lotniska pojawił się w naszym studiu. A ja witam Państwa. I myślę, Darku, że na gorąco jeszcze z tego ciepłego, z tej ciepłej Grecji podzielisz się pierwszymi refleksjami już po zwycięskim meczu, no i no, szansach na awans. Przede wszystkim jakże inny był nastrój w samolocie, gdy lecieliśmy do Grecji, jak z Grecji wracaliśmy. Oczywiście nastrój radosny, nastrój mobilizacji, wybiegania już myślami w przyszłość. Polacy, którzy cieszą się i myślę, że tak jak w polskich domach wielu z nas się raduje, po prostu wiedzą, co ich czeka i wiedzą o tym, że w Albanii czeka ich wcale niełatwiejsze zadanie, powiedziałbym nawet trudniejsze, ale teraz chyba będzie inaczej, będzie łatwiej, z wiarą w to, że się naprawdę coś potrafi. Co w Grecji? W Grecji, proszę Państwa, wszystkie gazety oczywiście rozpisują się o wczorajszym spotkaniu. Grecja jest no, załamana i przerażona. Oto pierwsza z gazet, FOS, czyli światło. O jakim Meksyku mówimy? To tylko niektóre z tytułów. Jaka to reprezentacja narodowa? Polacy nas znokautowali i zdeklasowali. I wypowiedź trenera Papapostolu. Ja jestem winien tej porażki, odważnie przyznaje trener. W ustawieniu 4-3-3 nic nie jesteśmy w stanie zwojować. Taka gra, tak nie gra w tej chwili nikt na świecie. To był przykładowy mecz Polski. Kto mówił, że to my mamy zagrać w Meksyku? Polacy zbliżyli się do wyjazdu do Meksyku. I kolejna gazeta, Filatlos, czyli gazeta kibic i w niej jakże wymowny tytuł. Wielki wstyd, 4-1 dla Polski. Jeszcze krzyczeli kibice, gdy przy stanie 2-1 opuszczali stadion olimpijski. Jeszcze dajcie im gola, to dosłowne tłumaczenie z greckiego. Spełnili to życzenie Polacy, strzelając nam dwie bramki i obnażyli nas kompletnie. Polacy przewyższali nas pod każdym względem, tak pisze gazeta Filias. Upał był sprzymierzeńcem Polski, to dziwny, nasz grecki upał. I wreszcie kolejna, trzecia gazeta, Atletik, to najbardziej wymowne z tytułów w tej gazecie, Atletik, czyli sport. Zostaliśmy zmiażdżeni. Nie interesuje już nas, kiedy będziemy rozgrywali spotkanie z Albanią. Grecja, cała Grecja jest rozczarowana. Zostaliśmy rozgromieni. Nawet najstarsi Grecy nie pamiętają, kiedy przegraliśmy u siebie i to tak wysoko i w takim stylu. To była lekcja. Profesorowie Polacy ograli uczniów Greków. Polacy grali, a konkretnie Polacy grali, a myśmy zagrali tak, jak oni nam podyktowali warunki. W dokładniejszym tłumaczeniu można powiedzieć, że po prostu myśmy dyktowali warunki, a Grecy tańczyli tak, jak myśmy im zagrali. Polacy zabrali nam paszporty do Meksyku. To była tragiczna porażka. I wreszcie wypowiedź kolejna trenera Papapostolu. Liczyłem na to, że to spotkanie rozgrywane w upale będzie na naszą korzyść rozstrzygnięte, bowiem upał miał być naszym sprzymierzeńcem. Okazuje się, że zginęliśmy od własnej broni. Tyle najbardziej wymownych tytułów, ale teraz, proszę Państwa, myślę, że chyba najbardziej ucieszy nas to, jak popatrzymy, jak to na stadionie olimpijskim było. Tym bardziej, że wczoraj dość długo prosiłem o to, by czwartą bramkę przekazać do Polski. Zdaje się, że przyszła, Andrzej, ta bramka. Tak, przyszła dzisiaj w wymianie międzynarodowej i będziemy mieli okazję teraz Państwu tego czwartego gola Dariusza Dziekanowskiego zaprezentować. Dodam tylko, że w Grecji ta bramka też nie została pokazana, po prostu urwały się łącza, ponieważ całe spotkanie było rejestrowane w wozie transmisyjny na stadionie olimpijskim, stąd mamy możliwość zobaczenia tej czwartej bramki. Bardzo ubolewał nad tym Dariusz Dziekanowski, jak się dowiedział, że ta jego bramka nie została pokazana kibicom w Polsce. Mieliśmy informację, jeszcze raz to powiem, iż stało się to wszystko za przyczyną awarii sieci energetycznej w Atenach. Potwierdzenie mieliśmy z Centrum Eurowizji, Interwizji, Telewizji Greckiej. Ale w końcu najważniejszy jest wynik. Widzę, że poza tym zwycięstwem przywiozłeś również do kraju nie najgorszą znajomość greckiego. Myślę, że przy następnych kontaktach będzie ona nam bardzo pomocna. No popatrzmy na bramki. Na koniec chciałem Państwu tylko powiedzieć, że Paweł Pasjas, korespondent katowickiego sportu oraz wykorzystywany również w Telegolu, często w naszych audycjach, powiedział, no gratuluję Wam zwycięstwa, ale my się nie martwimy. Za 10, może 11 lat, może też będziemy mieli taką reprezentację, jaką macie w tej chwili. Przyznam Ci, że po tej bramce Marka Ostrowskiego w całej telewizji dało się słyszeć jedno wielkie, gromkie brawo, bo jednak po wyrównującym golu Greków troszeczkę zadrżeliśmy o końcowy wynik. Tak, ale powiem Ci szczerze, oczywiście teraz to można powiedzieć, że taki człowiek jest mądry, bo to po meczu i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy patrzyłem, ma się inne widzenie jednak tego wszystkiego, gdy się komentuje mecz bezpośrednio ze stadionu, kiedy człowiek widzi całe boisko. Jak reagowali Polacy po stracie tej bramki, byłem przekonany, że tego meczu nie przegramy. Może nie mogę w tym momencie stwierdzić, że byłem przekonany, że wygramy i to wysoko. Na pewno nie, ale byłem przekonany, że tego meczu nie przegramy, sądząc z postawy naszego zespołu. Porównując może do pięściarzy, Polacy w ringu, gdy zostali uderzeni,
uderzeni takim ciosem, powiedzmy, gdzie byli liczeni jak gdyby przez sędziego po stracie bramki, przyjęli walkę i powiedzieli, jak gdyby chcieli powiedzieć rywalowi, to proszę bardzo, teraz pokażemy, na co nas stać. No i pokazali. Ta akcja Pawlaka z Bońkiem była oczywiście godna sfilmowania i pokazywania w celach szkoleniowych. Myślę, że to była zupełnie inna drużyna. To jeszcze nie jest może drużyna marzeń kibiców, ale to była inna drużyna, inna gra, inny styl, inna wiara i no z przyjemnością oglądało się to spotkanie. Tak, myślę, że należy życzyć, aby więcej takich spotkań, a przede wszystkim najważniejsze jest to, że nasz zespół w psychiczny sposób zareagował po tym zwycięstwie inaczej. O tak właśnie było. Tutaj pułapka offside'owa, Dariusz Dziekanowski, stoicki spokój i 4-1 dla Polski na Stadionie Olimpijskim w Atenach. Tak było w Atenach. Dziękuję Ci bardzo, żeś przyjechał prosto z lotniska. Ja też dziękuję, jeśli pozwolisz, to powiem tylko jedno zdanie, że proszę Państwa, radość radością i myślę i mogę to powiedzieć, że zarówno trener Piechniczek, jak i piłkarze, z którymi rozmawiałem w samolocie, mają świadomość jedną, że to zwycięstwo cieszy, ale żeby cieszyć się, proszę Państwa, we wrześniu, to trzeba teraz sięgnąć po sukces w Albanii. Temu wszystko podporządkuję.